Za chwilę się pokażę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Violetta Zajk, reprezentuję Stowarzyszenie Trzymajmy się Razem. Dziś gościem naszego spotkania jest pani dr Małgorzata Stasiek, reumatolog z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawy. W Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani doktor, bardzo ważny temat, temat programy lekowe. Przede wszystkim ci pacjenci, którzy są nowo diagnozowani lub ci, dla których wchodzą dopiero programy lekowe, nie wiedzą, czym ten program lekowy jest, zagubiają się w różnicy pomiędzy badaniem klinicznym a programem lekowym. Czy mogłaby pani doktor opowiedzieć naszym pacjentom, czym jest ten program i na czym on polega? Oczywiście, przygotowałam dla Państwa taką krótką, bardzo krótką prezentację i pozwolę sobie jakby z niej skorzystać. Będziecie Państwo mieli po tym naszym zakończonym spotkaniu, tutaj Pani Wioleta obiecała, że będziecie Państwo mieli wgląd do tych materiałów, także nawet jak się coś tam, coś umknie czy zapomnicie Państwo, to będzie podgląd. Oczywiście to jest taka moja bardzo prosta, techniczna prezentacja. Rozbuduję ją troszkę o takie rzeczy bardziej, powiedzmy, codzienne, jakie problemy, z jakimi się spotykamy. No i tak, zacznijmy może od tego, czym jest w ogóle program lekowy. Programy lekowe są to świadczenia gwarantowane, które obejmują leczenie chorych zastosowaniem innowacyjnych, dość kosztownych leków, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Jeżeli chodzi o programy lekowe w Polsce, to nasze doświadczenie z programami lekowymi jest już ponad 10-letnie. One cały czas ewoluują, rozwijają się, zwiększają jakby możliwości nasze terapeutyczne. W związku z tym warto na pewno ten temat przybliżać pacjentom i możliwości w ogóle tych programów, dlatego że proszę mi wierzyć, że na przestrzeni 10 lat, troszkę ponad 10 lat, bardzo dużo w tych programach lekowych się zmieniło i generalnie możliwości się bardzo rozszerzyły w stosunku do tego, co mieliśmy jeszcze nie tak dawno. To leczenie w ramach programu lekowego, ono jest realizowane w wybranych jednostkach chorobowych, powiemy za momencik jakich, i obejmuje grupę pacjentów spełniającą określone kryteria, które my nazywamy oczywiście kryteriami kwalifikacji do programu lekowego. Czym jest świadczenie gwarantowane? To taki termin, powiedzmy, techniczny. No przede wszystkim jest to świadczenie opieki zdrowotnej, które jest finansowane czy też współfinansowane ze środków publicznych i zakłada ono również możliwość współfinansowania wskazanych świadczeń przez ubezpieczonych. Ja tutaj o koszyku świadczeń gwarantowanych nie będę Państwu mówiła, macie Państwo te informacje. Generalnie chodzi o to, że jest to świadczenie opieki zdrowotnej, które jest finansowane czy też współfinansowane ze środków publicznych. I tych świadczeń gwarantowanych są różne rodzaje dla osób ubezpieczonych. To jest oczywiście podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne i gro innych, które macie Państwo tutaj wymienione i w ramach tych świadczeń gwarantowanych są programy lekowe. W reumatologii pierwsze programy lekowe dotyczyły przede wszystkim leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, ze sztywniającego zapalenia stawów i następnie łuszczycowego. I w zasadzie przez wiele lat to były jedyne programy, znaczy wiele. Kilka lat powiedzmy, bo wiele to te programy nie mają, ale kilka lat były to te programy, w obrębie których się poruszaliśmy. Tutaj Państwu obok jednostki chorobowej zaznaczyłam jakby załącznik dotyczący programu w leczeniu danej jednostki chorobowej. I one w ostatnich latach rozszerzyły się również o inne jednostki, takie jak nieradiologiczna postać spondyloartropatii, jak choroba Stila, włóknienie płuc w przebiegu twardziny układowej, ziarniakowatość zapaleniem naczyń lub mikroskopowe zapalenie naczyń i toczeń rumieniowaty układowy. Ja tutaj mówię tylko o programach lekowych w reumatologii, ale istnieje dużo więcej programów lekowych dla tak zwanych schorzeń nieonkologicznych, do których zaliczamy programy lekowe w reumatologii, i cała grupa schorzeń onkologicznych. One są jakby od siebie oddzielone. I na chwilę obecną
To są nasze możliwości. Ten program lekowy, taki najświeższy, najnowszy, można powiedzieć świeżynka, dopiero będziemy zdobywali doświadczenie w tym temacie, to jest oczywiście program lekowy dla chorych stoczniem rumieniowatym układowym. Taka możliwość otwiera się od w zasadzie września tego roku. A z pozostałymi programami mam już spore doświadczenie, tak jak powiedziałam, największe w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, MIZS-u, czyli młodzieńczego zapalenia stawów, ZZSK, czyli zesztywniającego zapalenia stawów, EUZS-u, czyli łuszczycowego zapalenia stawów, ale też nieradiologicznej spondyloartropatii, nieco mniejsze, bo to jest dosyć świeży też program w chorobie Stila. Włóknienie płuc, które jako program funkcjonowało dłużej u chorych z włóknieniem płuc takim idiopatycznym, czyli to był program lekowy początkowo dedykowany, pierwotnie dedykowany dla lekarzy chorób płuc, ale rozszerzył się również o możliwość leczenia tych chorych z włóknieniem płuc w przebiegu twardziny, no i ziarniakowate zapalenie naczyń lub mikroskopowe zapalenie naczyń. To jest też taki program, który my dzielimy wspólnie z nefrologami i pulmonologami. Jeżeli chodzi o treść programów lekowych, to możecie Państwo sobie treść każdego programu lekowego znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia. Jest to publikowane w postaci załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Generalnie jak Państwo wejdziecie na stronę Ministerstwa Zdrowia i wejdziecie w zakładkę aktualności, następnie komunikaty, leki, obwieszczenia Ministra Zdrowia, listę leków refundowanych, to tam są cały czas te obwieszczenia aktualizowane. W tych najbardziej, obecnie najbardziej aktualne, to jest to z dnia 30 sierpnia 2023 roku, stan na 1 września 2023. Możecie sobie Państwo wybrać aktywną ikonę, zakładkę programy lekowe wrzesień 2023 i tam macie Państwo wszystkie załączniki, jeżeli chodzi o schorzenia właśnie nieonkologiczne i wśród nich to, co Państwu taką podpowiadajkę zrobiłam na slajdzie wcześniej, czyli B33 to jest program do leczenia chorych z RZS-em, B35 do leczenia chorych z łuszczycowym zapaleniem staw, a na przykład B150 tutaj jako przykład podałam program, treść programu obowiązująca w leczeniu chorych stoczniem rumieniowatym układowym. Co jest w treści takiego programu? Opis takiego programu obejmuje kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia, schemat, znaczy wykaz, może zachowam kolejność, czyli kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia, zaraz sobie powiemy coś więcej na ten temat, wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu, schemat dawkowania leków, sposób podawania leku, który obejmuje program lekowy, sposób monitorowania tego leczenia, no i w końcu kryteria wyłączenia z programu. Czyli to jest cała w treści każdego programu, macie Państwo te informacje, one oczywiście obowiązują każdego pacjenta, tak, i każdego lekarza, który leczy tego pacjenta, czyli jakby ściśle zgodnie z zapisem programu prowadzimy to leczenie. Jeżeli chodzi o kwalifikacje do leczenia, to taką decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki, która posiada kontrakt właśnie w zakresie takiego leczenia w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu. Kwalifikacja świadczeniobiorców do programu przeprowadzana jest przez zespół koordynacyjny. Jak to technicznie wygląda? Wygląda to w ten sposób, że jeżeli Państwo jesteście leczeni na jakieś konkretne schorzenie, załóżmy reumatoidalne zapalenie stawów na przykład, i jesteście Państwo leczeni ambulatoryjnie przez specjalistę i to leczenie są próbowane oczywiście standardowe metody leczenia, tak? Najczęściej opierające się o leczenie metotreksatem, no w zależności od różnych jednostek chorobowych prowadzimy to leczenie różnymi lekami. Zgodnie ze standardami postępowania, jeżeli chodzi o leczenie w danej jednostce chorobowej. I pomimo tego leczenia, ta choroba jest cały czas aktywna, wysoce aktywna, w niektórych jednostkach chorobowych wystarczy, że umiarkowanie aktywna, prowadzący Państwa lekarz specjalista może Państwa skierować do takiego ośrodka, który prowadzi
takie leczenie z intencją wdrożenia pacjenta do programu lekowego z zastosowaniem tych innowacyjnych leków, tych nowoczesnych cząsteczek. I oczywiście lekarz, który prowadzi Państwa w takim podmiocie leczniczym, jakby analizując całą tą historię choroby, wywiad, prowadzone leczenie, Państwa schorzenia współistniejące, podejmuje decyzję o tym, czy Państwo spełniacie, tak, kryteria kwalifikacji takiego programu. Jeżeli Państwo spełniacie, to wysyła wniosek do zespołu koordynacyjnego do spraw leczenia biologicznego, otrzymuje zgodę i wówczas może takie leczenie wdrożyć. W naszych warunkach, naszego instytutu, generalnie, znaczy w ogóle w warunkach polskich, kwalifikacje odbywają się w ramach hospitalizacji i najczęściej inicjacja leczenia, czyli podanie pierwszej dawki leku również. Następnie opieka jest przejmowana przez ośrodek terapii biologicznej i tam to leczenie jest prowadzone dalej. Jeżeli chodzi o kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia, to tak, jest to tutaj akurat ma istotne znaczenie wiek, no u osób dorosłych, ja pracuję w ośrodku terapii biologicznej dla dorosłych, to jest oczywiście 18 lat i więcej, ale w przypadku dzieci również mamy ośrodek terapii biologicznej dla dzieci, więc tutaj wiek, wiadomo, rozpoznanie są w dużo młodszym wieku i pacjenci są kwalifikowani wówczas w ramach tego ośrodka terapii dla dzieci. Istotne jest też udokumentowanie oczywiście rozpoznania. To rozpoznanie ma być postawione na podstawie odpowiednich kryteriów. Zaznaczyłam wyższa aktywność, dlatego że to się zmienia, jeżeli chodzi o programy lekowe. Wcześniej pacjent musiał mieć pomimo prowadzonego leczenia wysoką aktywność choroby, czyli musiał być wysoce aktywny, z dużą aktywnością choroby, ale obecnie te programy są modyfikowane i w niektórych jednostkach chorobowych wystarcza umiarkowana aktywność pomimo prowadzonego leczenia, z którą to pacjent może do takiego programu lekowego wejść. Oczywiście ważna jest ocena wydolności innych narządów, nieobecność schorzeń współistniejących, które mogłyby stanowić przeciwwskazania do terapii, czy brak przeciwwskazań do stosowania określonej w aktualnej charakterystyce produktu leczniczego substancji czynnej ujętej w tym programie lekowym. To są z grubsza te kryteria kwalifikacji, które ocenia przyjmujący Państwa lekarz w takim podmiocie leczniczym. Jeśli Państwo spełniacie te kryteria, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby otrzymać takie leczenie. Wówczas wysyłany jest wniosek do zespołu koordynacyjnego i czekamy na zgodę tego zespołu. W momencie, kiedy ta zgoda się pojawia, pacjent jest przyjmowany i leczenie jest wdrażane. To leczenie może być prowadzone w trybie ambulatoryjnym, w trybie jednodniowym, czy też w trybie hospitalizacji. Ambulatoryjny to jest ten tryb najczęstszy, czyli w ośrodku terapii biologicznej. To funkcjonuje generalnie tak, jak funkcjonuje przychodnia, czyli pacjent przychodzi tak jak do przychodni, tak, na umówiony konkretny dzień i godzinę na konsultację lekarską i obecnie pacjent do takiego ośrodka terapii biologicznej przychodzi, jeżeli się nic nie dzieje, choroba jest stabilna, pacjent odpowiada na leczenie najczęściej raz na 3 miesiące. Oczywiście jeżeli ta terapia jest trudniejsza, jakoś wikła się w jakiś sposób, no to wiadomo, że te wizyty są częstsze, ale generalnie najczęstszy tryb prowadzenia takiego leczenia to jest tryb ambulatoryjny. Tryb jednodniowy dotyczy pacjentów, u których jest prowadzone leczenie lekami, które są podawane dożylnie. Wtedy po prostu pacjent spędza w ośrodku więcej czasu, ale też tak naprawdę jest to kilka godzin. Jest to związane z czasem trwania wlewu danego leku. No i hospitalizacja na chwilę obecną to dotyczy przede wszystkim leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i leczenia ziarniakowatości z zapaleniem naczyń z uwagi na to, że leki, które są w programach lekowych dyktowane tymże jednostkom chorobowym po prostu wymagają bardzo, no jest to skomplikowana procedura, wlewy są długie, 5-6 godzinne, tak, w takiej premedykacji, czyli z podaniem innych leków
przed tą już konkretną cząsteczką, tak, która ma być podana dożylnie, także wtedy jest to najczęściej w ramach hospitalizacji. Ale ten najczęstszy tryb to jest tryb ambulatoryjny. I to oczywiście zależy od rodzaju leku, którym jest chory leczony w programie lekowym. Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Jeżeli chodzi o program, obecnie programy, to jest też modyfikacja, która się pojawiła kilka lat temu, z korzyścią oczywiście dla pacjentów, ale też dla lekarzy, że możemy te terapie prowadzić w sposób ciągły. Terapie są bezterminowe, nie ma obecnie jakby czasu, okresu trwania terapii. Decyzje o tym, czy terapia oczywiście ma być przerwana, zależą od tego, czy może być przerwana, czy musi być przerwana, czy ma być zmieniona, zależą od tego, jak pacjent odpowiada na leczenie. Jeżeli pacjent odpowiada na leczenie daną cząsteczką, to początkowy okres tego leczenia to są okresy z częstszym monitorowaniem tego leczenia. Co to znaczy monitorowanie? To znaczy, że standardowo w ramach tego programu lekowego po 3 i po 6 miesiącach leczenia są tak zwane wizyty monitorujące, na których wykonuje się konkretne badania razem z oceną aktywności choroby, czy leczenie u danego pacjenta jest skuteczne. Jeżeli ono jest skuteczne, to terapia jest prowadzona dalej. Kolejne wizyty monitorujące odbywają się co 6 miesięcy. Są to wizyty z wykonywanymi, tak jak w programach lekowych są wytyczne, badaniami, jeżeli oczywiście oceną aktywności choroby. Jeżeli leczenie jest skuteczne, leczenie jest praktycznie, można powiedzieć, bezterminowe. I decyzje o tym, czy leczenie może być przerwane, bo pacjent na przykład jest w remisji, czuje się bardzo dobrze, podejmuje lekarz wspólnie z pacjentem. Inna sytuacja jest taka, kiedy pacjent podejmuje leczenie danym lekiem, odpowiada również w tym pierwszym okresie, ten taki najbardziej newralgiczny okres, który pozwala nam na kontynuację leczenia, to jest ten okres 6 miesięcy. Jeżeli pacjent odpowiada na to leczenie, leczenie jest kontynuowane, ale w pewnym momencie może wytracić skuteczność danego leku i wtedy program dopuszcza zmianę jednego leku na inny lek, tak? I sytuacja jest analogiczna. Czyli znowu na samym początku częstsze monitoringi, później te monitoringi rzadsze i też terapia jest bezterminowa. Oczywiście warunek jest taki, jeżeli jest ona skuteczna. Kiedy pacjent wypada jakby z programu, wtedy kiedy nie odpowiada na leczenie, wtedy albo ma działania niepożądane danego leku, albo ma przeciwwskazania. To znaczy te kryteria wyłączenia z programu, one tak dosyć dramatycznie brzmią, ale powinno być tak, że jeżeli nie ma odpowiedzi na leczenie, to są to jakby, to jest podstawa do zmiany leczenia. Natomiast wiadomo, że działania niepożądane no mogą się wiązać z tym, że może być jakaś czasowa przerwa w terapii, zanim podejmiemy decyzję o ponownej próbie leczenia danego pacjenta innym lekiem, tak samo jak i przeciwwskazania, bo przeciwwskazaniem na przykład może być jakaś niestabilna, inna choroba współtowarzysząca, która wtedy będzie jakby czyniła tą terapię problematyczną albo w ogóle niemożliwą. Ale generalnie chciałam Państwu powiedzieć, że raczej są to rzadkie sytuacje z mojego doświadczenia. Zdarzają się oczywiście, natomiast są rzadkie. Najczęściej jest to oczywiście ewentualnie brak odpowiedzi na dane leczenie i wtedy zmiana leczenia. Czyli jakby te możliwości są, tych cząsteczek w programach lekowych, w zasadzie w tych schorzeniach, o których mówiłam, takich jak reumatoidalne, ZZSK, łuszczycowe, nawet nieradiologiczna postać, jest tam co najmniej kilka cząsteczek, którymi chory może być leczony i między którymi ta zmiana terapii może się dokonywać. No w tych programach najnowszych sytuacja jest
rozwojowa, bym powiedziała, bo tak samo było w tych wskazaniach starszych, że najpierw mieliśmy dostępną mniejszą ilość cząsteczek, ale te możliwości się w miarę upływu czasu rozszerzają. I to, co powiedziałam Państwu, że w momencie, kiedy pacjent jest wyłączony, tak, czy to z powodu braku odpowiedzi, czy jakiegoś działania niepożądanego, że musimy czekać, to oczywiście, czy choćby remisji, tak, kiedy decyzję podejmujemy wspólnie z pacjentem, to w momencie, kiedy dochodzi do nawrotu aktywnej choroby, pacjent może być ponownie zakwalifikowany do leczenia cząsteczką, która wprowadziła chorego w remisję. Czy też sytuacje, kiedy były działania niepożądane, one ustąpiły po odstawieniu leku, czy też zastosowanym leczeniu i w opinii lekarza prowadzącego powrót do terapii tą samą substancją czynną nie stanowi ryzyka dla pacjenta. Jeżeli chodzi o placówki, które realizują programy lekowe, ja tutaj Państwu dałam jakby namiary ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia na placówki, które realizują programy lekowe. W zasadzie znajdziecie Państwo tutaj wszystkie programy lekowe z wyjątkiem tego ostatniego, najświeższego programu, czyli programu leczenia chorych stocznie mrumieniowatym układowym. Jak Państwo wejdziecie sobie na podaną stronę NFZ Warszawa, tak, dla świadczeniodawców programy lekowe, to można dotrzeć jakby do spisu tych placówek realizujących te programy. I ze starszej strony też informacja, która według mnie chyba nawet troszkę lepiej działa, ta strona podana poniżej, czyli to https://gsl, tam nfz.gov.pl, taka podpowiadajka. Z mojej strony takich technicznych informacji to tyle. Do tych miejsc, gdzie można znaleźć mapę, niedługo na stronie Stowarzyszenia Trzymajmy się Razem pojawi się taka interaktywna mapa wszystkich województw z dostępem do ośrodków terapii biologicznej, gdzie Państwo, którzy będą się zastanawiali, gdzie szukać, gdzie takiego ośrodka, będą mogli po prostu wejść również też na naszą stronę i to sprawdzić. Czy macie Państwo jakieś pytania? Ja jeszcze dopytam z punktu widzenia pacjenta, tego nowego, bo my jeszcze nie do końca mamy informacje, no podejrzewam, że gdzieś mapa ośrodków terapii biologicznej będzie się pokrywała z tą, która jest w tej chwili z dostępem do leczenia dla nowych pacjentów stocznie mrumieniowatym układowym. Jeżeli pacjent ma lekarza, który no nie będzie wiedział, dokąd go skierować, czy może pacjent zwrócić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, żeby być skierowanym na przykład do szpitala, gdzie jest ośrodek terapii i tam szukać wsparcia z dostępem do leczenia? Oczywiście, że tak. Generalnie takie skierowanie do ośrodka, który prowadzi leczenie biologiczne, może Państwu wystawić jak najbardziej lekarz pierwszego kontaktu. To nie musi być reumatolog, tym bardziej, że wiemy, że dostępność do specjalistów jest taka, jaka jest i terminy wizyt w poradniach specjalistycznych również. Jak najbardziej może to zrobić w przypadku pacjenta lekarz pierwszego kontaktu, który widzi, że chory jest leczony i to leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jak najbardziej. Takie skierowania są oczywiście realizowane i pacjenci są kwalifikowani, tak jak w naszym ośrodku, w ramach oczywiście izby przyjęć, do hospitalizacji, no, w analogicznych klinikach. Wszystkie kliniki u nas w ośrodku tak naprawdę kwalifikują do leczenia w ramach programów lekowych. Tutaj między tymi klinikami nie ma różnic we wszystkich wskazaniach reumatologicznych, dla których te programy lekowe istnieją. Idealnym wydaje mi się dostęp do kwalifikacji w ramach jednodniowego dnia pobytu w placówce na te badania. Nie ukrywam, że to jest moim marzeniem i podejrzewam, że i wielu pacjentów, i lekarzy też. Jasne. Znaczy, wiecie Państwo, długość jakby hospitalizacji, jeżeli chodzi o kwalifikacje, w dużym stopniu zależy tak naprawdę od tego, czy Państwo spełniacie te kryteria kwalifikacji, bo jeżeli spełniacie i kierujący Państwa lekarz
No w tym przypadku to raczej specjalista reumatolog, no bo nie oczekujmy od lekarza pierwszego kontaktu, że będzie, że zapozna się z wszystkimi programami lekowymi w Polsce, bo przecież ma taki przekrój swoich pacjentów, prawda? Więc w tej sytuacji najczęściej najlepiej przygotowani są oczywiście pacjenci prowadzeni przez świadomych reumatologów. Jeżeli Państwo spełniacie te kryteria kwalifikacji, to rzeczywiście ten jednodniowy tryb kwalifikacji byłby idealny i też byłoby dla nas super idealnie, bo wtedy na pewno większa by była dostępność do tego rodzaju leczenia. Chociaż i tak muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia pracuję już w instytucie ponad 10 lat i tak ta dostępność naprawdę wzrasta, także w stosunku do tego, co było jeszcze kilka lat temu, także miejmy nadzieję, że to będzie cały czas tylko ulepszane. Mam pytanie od tutaj Emilii. Czy lek uwzględnia działanie na cytokiny prozapalnych, w szczególności interleukina 6 i 8? Czy dobrze przeczytałam? To znaczy, chodzi o leki dostępne w programach lekowych. Mamy leki, które uwzględniają działanie na cytokiny prozapalne, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o interleukinę 8, nie mamy w programach lekowych reumatologicznych, ale jeżeli chodzi o interleukinę 6, jak najbardziej. To jest w ogóle lek, który jest dostępny nie tylko, czy jest dostępny w kilku programach lekowych, tak? Tutaj nie wiemy, o który pani pyta. Zresztą Państwo, w ogóle jeżeli chodzi o leki, które obejmują programy lekowe w danej jednostce, jesteście Państwo sobie w stanie tak naprawdę zobaczyć w treści tych załączników. W każdym załączniku, poza, tak jak powiedziałam, kryteriami kwalifikacji, są oczywiście leki, które są dostępne w ramach programu lekowego, schemat dawkowania tych leków również, także w każdym, czy to w reumatoidalnym zapaleniu stawów, czy ZZSK, czy łuszczycowym, czy w toczniu, czy w nieradiologicznej spondyloartropatii, tam nazwy tych cząsteczek czynnych w każdym tym załączniku są wymienione, jak najbardziej. No i każdy lek ma swoją własną instrukcję obsługi, czyli jeden podajemy... Oczywiście, dwa, że tak. To cztery, oczywiście, to schemat cztery. Dawkowania, schemat dawkowania, sposób podawania. Tutaj jeżeli chodzi o modyfikacje, których Państwo nie zobaczycie, to jest oczywiście i takie modyfikacje my wprowadzamy i to nie jest zapisane w programie, to już jest powiedzmy tajemnicą Poliszynela, jest wtedy, kiedy pacjent jest już w remisji. Może to też dla Państwa byłaby istotna informacja, że my uważamy, że jeżeli pacjent otrzymuje leczenie w programie lekowym i uzyskuje remisję, czy niską aktywność choroby, ale najchętniej remisję na tym leku po 6 miesiącach leczenia i rok tą remisję utrzymuje, to wtedy my wspólnie z pacjentem możemy podjąć taką decyzję o ewentualnym rozrzedzaniu dawek leków, przygotowując go na przykład do przerwy w leczeniu. Bo muszę powiedzieć, że tak na przestrzeni kilku lat, ponieważ ta dostępność się zwiększyła, jest coraz większa grupa pacjentów, która w momencie, kiedy odpowiada na leczenie, pyta o możliwość przerwania leczenia. Wcześniej było troszkę inaczej, bo program wymuszał tą przerwę, co oczywiście od strony medycznej, merytorycznej nie było dobre, tak, dla pacjenta, ale w tym momencie my jakby trochę modyfikujemy ten schemat, ale dopiero w momencie, kiedy wiemy, że pacjent ma remisję. Ja może zapalę światło, bo widzę, że coraz ciemniej mi się tutaj robi. Coraz ciemniej, tak. I coraz mniej panią doktor widzi. Coraz gorzej mnie, tak. I coraz gorzej, tak. Okej. Okay. Może tak będzie mam troszkę lepiej. Mam jeszcze pytanie. Jedone, ale lepiej chyba. Lepiej. Pani Janiny, czy nadciśnienie płucne jest przeciwwskazaniem? Nie mam informacji niestety, przy jakiej jednostce chorobowej. To chyba jest pytanie ogólne. Ja myślę, że pani tutaj, bo akurat jeżeli chodzi o nadciśnienie płucne, to głównie możemy tutaj rozważać albo twardzinę układową, ewentualnie toczeń rumieniowaty układowy. To znaczy na pewno w tym programie dotyczącym twardziny układowej i włóknienia nie, ale oczywiście to wszystko będzie zależało od stopnia zaawansowania nadciśnienia płucnego, bo wiadomo, że jeżeli nadciśnienie płucne będzie zaawansowane, to ono oczywiście będzie chorego mogło, będzie jakby mogło się
przykład niewydolnością serca też. I niewydolność serca będzie już przeciwwskazaniem, na przykład dla cząsteczek z grupy anty-TNF-ów, tak? Także nadciśnienie płucne, które my wykrywamy, tak? Niewielkie nadciśnienie płucne, które my wykrywamy u chorych na przykład z RZTS-em, tak? Czy jakieś takie samoistne, idiopatyczne, nawet u chorych z ZZSK i tak dalej. Jeżeli ono nie przekłada się na niewydolność serca w stopniu 3 i 4, to ono nie jest przeciwwskazaniem. Ale jeżeli ono powodowałoby zaostrzenie na przykład niewydolności serca u tego chorego powyżej stopnia drugiego, to jest przeciwwskazaniem, tak? Także to są takie niuanse już tak naprawdę. To wszystko zależy od jednostki chorobowej i od leku, który rozpatrujemy, tak? Bo na przykład w twardzinie nie będzie, tak? Mhm. Ja się bardzo cieszę, że w ogóle doszło do tych zmian w programach lekowych na przełomie tych kilku lat. Najważniejsze dla nas pacjentów jest to, że nie ma tej przerwy w leczeniu, bo to było dla nas bardzo niekorzystne. No to jest tak, to było bardzo niekorzystne. To było bardzo niekorzystne, bo nawet jak pacjent zaczyna, odpowiadał na leczenie i miał odpowiedź na leczenie, to oczywiście zdajecie Państwo sobie sprawę z tego, że kwalifikowani są chorzy, którzy chorują krócej i kwalifikowani są również chorzy, którzy chorują bardzo długo. I to są zupełnie różni chorzy, jeżeli chodzi o etap choroby. Chory, który choruje krócej, ma szansę na osiągnięcie remisji wcześniej i utrzymanie tej remisji, więc czasami ta przerwa po 18 miesiącach no nie zaostrzała tego chorego tak szybko, można powiedzieć, aczkolwiek oczywiście w którymś momencie, im dłużej od zakończonej terapii, tym to zaostrzenie się pojawiało, można było chorego wówczas włączyć, ale u chorych chorujących długo często trudno było osiągnąć tą remisję i nawet chory chorujący aktywnie musiał tą przerwę w tym leczeniu mieć, także no to na pewno nie było korzystne od strony medycznej. Tak był skonstruowany program, ale dzięki Bogu mamy to już za sobą. Proszę Państwa, czyli reasumując, możecie dostać skierowanie, jeśli chodzi o ośrodek terapii biologicznej, od lekarza pierwszego kontaktu, żeby do konkretnej placówki być skierowanymi. Nie musi to być lekarz reumatolog, bo wiem, że niektórzy z Państwa mówili, zgłaszali do naszego stowarzyszenia, że odradzano im w ogóle leczenie biologiczne przez lekarzy, więc nie musi to być Wasz reumatolog prowadzący, może to być internista. Chcę też dodać, że no troszkę trzeba jakby mitologizować leczenie biologiczne, bo generalnie oczywiście te kryteria całe włączenia, tak, kryteria kwalifikacji mają służyć temu, żeby sprawdzić oczywiście, czy chory był leczony, czy był leczony dobrze i nie odpowiadał na to leczenie, ale przede wszystkim też są to badania bezpieczeństwa przyszłej terapii. I oczywiście wcześniej wszelkie zmiany, torbiele, jakieś tam guzki, tego typu znaleziska, tak, no stanowiły jakby pewien problem, tak, z uwagi na to, że często były wykrywane w tych rozszerzonych badaniach, dotychczas nieznane i trzeba było podjąć jakby decyzję o tym, czy leczenie może być prowadzone, czy nie może, bo najlepiej, jak mamy kilka badań w czasie, które oceniają dynamikę zmiany, jak widzimy, że ona jest bez dynamiki, to nie boimy się, tak, włączamy leczenie. Ale myślę, że teraz na przestrzeni lat to się zmieniło, generalnie dostępność do badań, też badań obrazowych, również ten cały sektor prywatny, tak, pacjenci się badają, pozwala też na to, że to leczenie jest wdrażane naprawdę szerzej, tak, i jakby odważniej niż jeszcze kilka lat temu. Także jeżeli Państwo tylko spełniacie te kryteria, nie ma schorzeń, które stają nam na drodze, tak, no głównie tutaj myślę o schorzeniach onkologicznych, tak, generalnie naprawdę kwalifikujemy, jesteśmy chyba na ten moment, myślę, chyba największym ośrodkiem terapii w Polsce i naprawdę mogę Państwu z własnego doświadczenia powiedzieć, że bardzo rośnie ilość pacjentów w ostatnich latach, którzy są do tych programów leczenia włączeni i tutaj wiek, nawet wiek nie jest przeciwwskazaniem w sumie. No i też musimy pamiętać o tym, żebyśmy byli w miarę przygotowani, no bo nie możemy być przygotowani na to, tak, co nam wyjdzie w badaniach, ale przede wszystkim zdrowe zęby, żeby nie było stanów zapalnych, to nas dyskwalifikuje, no to jest numer jeden. A druga rzecz, u pań zwłaszcza
cytologię bardzo proszę robić no, przynajmniej raz na 2 lata, wydaje mi się, że żeby mieć gotowe badania. I trzecia rzecz to no właściwie to już to tylko tyle, te najważniejsze, U kobiet o które też myślę, często zawsze. pytamy o, tak, u kobiet często też prosimy ewentualnie o USG piersi czy mammografię, tak, w zależności od sytuacji. I oczywiście dla nas istotne jest to, co wcześniej wspomniałam, że jeżeli Państwo mieliście wykrywane jakieś torbiele, jakieś guzki w jakichś lokalizacjach, to dla nas badania wcześniejsze są bardzo istotne, ponieważ możliwość porównania badań aktualnych do badań wcześniejszych, czy sprzed kilku miesięcy, czy sprzed kilku lat jest dosyć istotna, bo my wtedy oceniamy dynamikę takiej zmiany, tak? Jeżeli ona nie wykazuje dynamiki, jest na przestrzeni lat stabilna, to ona nie stanowi dla nas jakiegoś oporu przed włączeniem leczenia. Natomiast jeżeli w tych badaniach kwalifikacji coś wykrywamy na świeżo, tak? No to jakby czasami niestety przedłuża to ten czas kwalifikacji, bo musimy się posiłkować jakimiś dodatkowymi konsultacjami, tak? Czy konsultacjami pulmonologicznymi, czy konsultacjami jakimiś hepatologicznymi tego typu. Także jeżeli Państwo wiecie o tym, tak? Mieliście robione badania, coś tam wykrywano, kiedyś był robiony rentgen klatki piersiowej, coś tam opisywano, tak? To warto te wszystkie badania ze sobą na taką hospitalizację wziąć, tak, żeby można było wtedy porównać to do badań aktualnych i zobaczyć, na ile jest to niebezpieczne, tak? Ja bardzo dziękuję pani doktor za dzisiejsze spotkanie. Super dawka wiedzy i zdecydowanie mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz, żebyśmy mogły przekazać więcej informacji pacjentom, nie tylko na temat programów lekowych, ale być może jeszcze innych nowości. Mam nadzieję, że te zmiany wejdą niedługo w życie, bo marzy mi się właśnie przejście, chociaż częściowe, leczenia w terapii biologicznej do ośrodków, do AAS-ów, więc wtedy nie będziemy musieli podróżować 400 kilometrów, No tylko w tak, jednym to roku będzie bliżej. zgadza się. No tak, muszę powiedzieć, że w naszym ośrodku mamy takich pacjentów z całej Polski. Z uwagi na to, że mamy no dosyć spory kontrakt, tak, i rzeczywiście chorzy, którzy nie uzyskują pomocy gdzieś u siebie na miejscu, przyjeżdżają do nas. Ale to tylko świadczy o tym, że ta terapia jest skuteczna, skoro przyjeżdżają, tak? Wiadomo, że nie 100 na 100, ale na pewno jest skuteczna i w tą stronę zmierza reumatologia, tak, że właśnie leczenia tymi cząsteczkami, nowoczesnymi cząsteczkami, tak? Z doświadczenia mogę powiedzieć, że tak działa. Okej, cieszę się bardzo. Jeszcze raz I dziękuję. tak, nie przeszkadzam. Oczywiście ze Nie, swojej strony. mamy jakiś taki, że opóźnienie chyba mamy. A, być może, okej. Ze swojej strony ja chciałam bardzo Państwu podziękować za udział w tym spotkaniu i oczywiście jak najbardziej, jeżeli tylko będziecie Państwo chcieli, mieli jakieś pytania, chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć na temat tego leczenia czy programów lekowych, to z mojej strony jestem oczywiście otwarta. Proszę tylko o informacje, czy jesteście Państwo zainteresowani. Bardzo uprzejmie dziękuję. Życzę wszystkim dobrego wieczoru. Oczywiście to nagranie będzie można sobie w dowolnej chwili odtworzyć. Również przejrzeć jeszcze raz dostępną prezentację, która też jest nagrana dzięki naszej pani doktor. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem na kolejnym webinarze lub też zapraszam do słuchania naszego podcastu na Spotify Radio Reuma. Dziękujemy bardzo.